Zadanie 24. Przekątne sześcianu ma długość 4 pierwiastki kwadratowe z 3. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe 96, 24 pierwiastki kwadratowe z 3, 192 lub 16 pierwiastków kwadratowych z 3. Rysunek tutaj już wcześniej wykonałam, natomiast teraz wypiszemy sobie dane. My wiemy, że przekątne całego sześcianu ma długość 4 pierwiastki kwadratowe z 3. Natomiast my jesteśmy proszeni o wyznaczenie pola powierzchni całkowitej tej figury. Ale my również wiemy, że aby wyznaczyć pole powierzchni całkowitej sześcianu, to po prostu musimy policzyć jego pole boczne, pole podstawy. Będzie to a kwadrat. Dlaczego a kwadrat? Dlatego, że cechą charakterystyczną sześcianu jest to, że zarówno w podstawie, jak i w ścianach bocznych ma identyczny kwadrat. I takich kwadratów jest 6, dlatego jego pole to jest właśnie krawędź figury do kwadratu, ale musimy to przemnożyć razy 6, dlatego że tych kwadratów jest 6. I teraz, jak widzisz, my potrzebujemy wyznaczyć krawędź sześcianu. Żebyśmy mogli znać krawędź sześcianu, no to w pierwszej kolejności musimy wyznaczyć sobie kilka innych elementów. Na pewno może musimy sobie wyznaczyć przekątną podstawę, czyli musimy sobie wyznaczyć nasze D. I ta przekątna podstawy będzie nam potrzebna dalej do dalszych wyliczeń. Zwróć uwagę, że my w podstawie mamy kwadrat. I tutaj sobie taki kwadrat narysuję, podpiszę go. Jego boki jako A, natomiast jego przekątną podpiszę jako d. I zwróć uwagę, że przekątna w kwadracie dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. A skoro trójkąty prostokątne, to tutaj działa twierdzenie Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Dlatego prawdziwe jest następujące równanie te, które zapisałam. I teraz uprościmy sobie prawą stronę tego równania. I to utrzymujemy d kwadrat, które jest równe 2a do potęgi drugiej. Na razie zostawimy sobie to w takiej formie, w jakiej jest to równanie, nie będziemy dalej nic z tym robić. Za chwilkę zobaczysz, dlaczego. Drugą rzeczą, którą możemy wykorzystać, to jest właśnie fakt, że popatrz, wysokość naszego sześcianu, przekątna podstawy. Oraz przekątna całego sześcianu również tworzą trójkąt prostokątny. Czyli my tutaj również mamy do czynienia z twierdzeniem Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Przy czym zwróć uwagę, że przekątną podstawę myśmy przed chwilą obliczyli i ona jest równa 2 a kwadrat. Dlatego w to miejsce tutaj pod d do kwadratu podstawiam 2a kwadrat. Otrzymuję na tej podstawie następujące równanie. d do kwadratu to się równe a. Kwadrat Dodać 2 razy a do kwadratu. I tutaj sumuję te wielkości, które znajdują się po prawej stronie równania, otrzymując d kwadrat równy 3a do kwadratu. No i teraz na tym etapie mogę już ściągnąć kwadrat, czyli ja wiem, że samo d to jest po prostu pierwiastek stopnia drugiego z 3a kwadrat, więc d jest równe a pierwiastków kwadratowych z 3. Zresztą, jeżeli zajrzysz do tablic naturalnych, to w tablicach naturalnych znajdziesz wzór na przekątną sześcianu, i to jest właśnie ten wzór. I on wynika z tych przekształceń, które przed chwilą Ci pokazałam. No i jesteśmy proszeni, w zasadzie nie, nie proszeni w sposób bezpośredni, ale no, żeby wyznaczyć pole sześcianu, to jesteśmy zmuszeni w takiej sytuacji wyznaczyć właśnie krawędź. Więc szukaną naszą jest A. Z racji tego, ja zamieniam stronami to równanie i dzielę je obustronnie przez pierwiastek kwadratowy z 3, otrzymując a równe d dzielone na pierwiastek kwadratowy z 3. Pierwiastek kwadratowy z trzech jest liczbą niewymierną, i przyjęło się w matematyce, że tą niewymierność. Zmianownika usuwamy, dlatego ja prawą stronę równania mnożę przez pierwiastek kwadratowy z trzech na pierwiastek kwadratowy z trzech, otrzymując tutaj d pierwiastków kwadratowych z trzech dzielone na 3. W takiej sytuacji, jak już mam wyprowadzoną krawędź mojej figury, naszego sześcianu, to po prostu tutaj pod to d, które mam w tym miejscu, podstawiam 4 pierwiastki kwadratowe z 3, bo tą wartość mamy daną w zadaniu. Na tej podstawie wiem, że a to się równa 4 pierwiastki kwadratowe z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 na 3. Więc a to się równa 4 razy 3. Na 3. No i tutaj te trójki, oczywiście, możemy tu skrócić, i w wyniku czego my otrzymujemy tutaj a równe 4 na 1, czyli a jest równe 4. Jak już mamy wyznaczoną krawędź naszej figury, naszego sześcianu, to w kroku trzecim, już ostatnim, możemy policzyć pole powierzchni całkowitej tego sześcianu, podstawiając po prostu pod a. Wartość 4, czyli otrzymujemy tutaj 6 razy 4 do potęgi drugiej. Więc pole powierzchni całkowitej to się równa 6 razy 16, co daje nam w rezultacie wartość 96 i oczywiście jednostek kwadratowych. Czyli 96 jednostek kwadratowych to jest pole powierzchni całkowitej sześcianu z zadania. No i tutaj patrzymy, zobacz, że taka wartość jest w podpunkcie A, więc podpunkt A jest prawidłową odpowiedzią do tego zadania.